12,3% oficjalnej inflacji za kwiecień nie pozostawia złudzeń. Kryzys finansowy w naszym kraju rozlewa się coraz szerzej i nabiera tempa. Nic więc dziwnego, że Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała się na skokowy wzrost stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, windując go do progu 5,25%. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się temu, do czego tego typu działania mogą prowadzić i jak decyzje zapadające na szczycie będą wpływać na zwykłych obywateli. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Cykl podwyżek stóp procentowych zapoczątkowany jesienią 2021 roku rozpędza się coraz bardziej. Inflacja pustoszy portfele Polaków i winduje ceny kolejnych dóbr i usług. Sprawia to, że musimy wydawać coraz więcej na praktycznie każdą rzecz czy usługę. Prowadzi to do zmniejszenia konsumpcjonizmu i zaciskania pasa przez coraz więcej ludzi. To jednak nie wszystko. Inflacja, która już drugi miesiąc z rzędu jest już dwucyfrowa, to nie jedyny czynnik, który wpływa na stan naszych finansów. Drugim bardzo ważnym elementem jest siła nabywcza naszego pieniądza na arenie międzynarodowej. Niestety tutaj również nie mam dla Was dobrych wiadomości. Kiedy Rosja zakręciła kurek z gazem dla Polski, ceny walut obcych eksplodowały. Sprawia to, że za dolara, euro czy franka musimy płacić coraz więcej, a to z kolei przekłada się na wzrost cen towarów importowanych do naszego kraju. Do tego osłabienie złotego wpływa negatywnie na zadłużenie Polski w obcej walucie. Tutaj zasada jest bardzo prosta. Im słabsza złotówka, tym wyższy dług. Rada Polityki Pieniężnej nie miała więc innego wyjścia jak zdecydowany ruch w górę i tutaj podwyższyła stopy o 75 punktów bazowych, chociaż ekonomiści obstawiali 100 punktów bazowych, więc raczej rozczarowała większość ekonomistów i tym samym osłabiła nieco złotego. Ta decyzja miała pokazać, że Rada Polityki Pieniężnej jest zdecydowana na zduszenie inflacji. Niestety poziom stóp procentowych jest nadal o ponad połowę niższy niż oficjalna inflacja i daleko mu do jej powstrzymania. Trochę przypomina to leczenie pacjenta chorego na zapalenie płuc APAP-em. Z drugiej jednak strony Rada Polityki Pieniężnej zdaje sobie sprawę, że zbyt gwałtowne podnoszenie stóp procentowych będzie skutkowało zahamowaniem wzrostu gospodarczego, jak i tysiącami konsumenckich upadłości spowodowanych przez brak możliwości spłacania kredytów hipotecznych. Jak więc widzicie, Rada Polityki Pieniężnej znajduje się tak naprawdę pomiędzy młotem a kowadłem. Każdy ruch bądź brak działania oddziaływuje na określoną część rynku. Czwartkowa podwyżka pokazuje, że Rada Polityki Pieniężnej liczy się z tymi, którzy chcą jej pożyczać pieniądze, bardziej niż z osobami, które posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach, chociaż i do tych rząd wyciąga pomocną dłoń, oferując im pewne ulgi, o których mówiłem tydzień temu w materiale, który właśnie ukazał Wam się u góry ekranu. Wracając jednak do podwyżek stóp procentowych, te w mojej ocenie będą trwały w najlepsze i nic nie zapowiada tego, że będziemy mieli na tym polu jakieś przestoje w drodze do góry. Z jednej strony rząd prognozuje, że szczyt inflacji jest już blisko, z drugiej jednak otwarcie mówi, że wysoka inflacja zostanie z nami na bardzo długo. Nadchodzące więc miesiące będą więc bardzo trudne. Wiele osób będzie musiało nie tylko spłacać coraz wyższe raty kredytów, ale również zrewidować swój budżet i zacisnąć pasa. Niestety, dużo łatwiej przyzwyczaić się do luksusu niż zmniejszać swoje oczekiwania. Najgorzej będzie miało teraz młode pokolenie, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Ich zarobki najczęściej nie będą wystarczały na wzięcie kredytu hipotecznego na dom, więc jedyną opcją będzie albo pozostanie w domu rodzinnym, albo wynajem nieruchomości. Może więc dojść do sytuacji, w której całe pokolenie może zostać w większości przypadków pokoleniem wynajmujących lokale niż posiadającym je na własność. Co ciekawe, trend ten może zapoczątkować kolejne zmiany, takie jak chociażby wzmocnienie trendu emigracyjnego. Widząc, że w naszym kraju nie dzieje się dobrze,
wielu młodych ludzi będzie wybierało emigrację zarobkową i stałe opuszczenie naszego kraju. Perspektywa trudnego życia w kraju o wysokiej inflacji, jak również wojna za wschodnią granicą mogą wywrzeć negatywny wpływ na decyzje życiowe młodego pokolenia i tym samym przełożyć się na jeszcze szybsze wyludnianie Polski. A z dzietnością jest u nas coraz gorzej i rządowe wsparcie rodzin w postaci chociażby programu 500+, wcale nie przełożyło się na skokowy wzrost nowych narodzin. Jak widzimy, wskaźnik ten znów zaczyna spadać. Oczywiście źródeł tej sytuacji jest bardzo dużo, zarówno zmiany kulturowe, jak również wiele innych czynników wpływa na chęć posiadania większej rodziny. Podstawą jednak w mojej skromnej opinii jest zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie poprzez zarabianie odpowiedniej ilości gotówki. Gdyby jedna pensja wystarczała w Polsce na godziwe życie rodziny 2+2, zakładając przy tym możliwość odkładania części pieniędzy, w mojej skromnej opinii zdecydowana większość osób decydowałaby się na powiększanie swojej rodziny, nawet w przypadku braku programów socjalnych. Rzeczywistość jednak wygląda zgoła inaczej. W dzisiejszych czasach rodzina 2+2 nie ma innego wyjścia, jak tylko praca dwojga rodziców, zwłaszcza kiedy posiadają oni zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego. Stopy procentowe i poziom inflacji są więc znacznie czymś więcej niż tylko wskaźnikami ekonomicznymi. One realnie wpływają na poziom życia Polaków i to, jakie decyzje podejmują w przyszłości. Im dłużej inflacja w naszym kraju będzie szaleć, a poziom stóp procentowych będzie rósł, tym więcej argumentów będą mieli młodzi ludzie za tym, aby opuścić nasz kraj. Informacje więc płynące od strony rządu wcale nie napawają optymizmem. Wysokie stopy procentowe w połączeniu z inflacją wywołają w naszym kraju spowolnienie gospodarcze i ostudzą tym samym koniunkturę. Ile jednak potrwa ten okres i jak bardzo Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała podnieść stopy procentowe, tego nie wie nikt. Kiedy jednak popatrzymy wstecz na lata 90., kiedy to inflacja w Polsce również znajdowała się na podobnych poziomach, stopy procentowe w tym okresie znajdowały się na poziomie pomiędzy 13 a 19%. Dopiero tak wysokie stopy procentowe mogły zatrzymać wzrosty cen. Dzisiejsze więc poziomy nie osiągają nawet połowy tego, co kiedyś powstrzymało wzrost cen. Jak więc widzicie, podwyżki stóp procentowych mogą być jeszcze większe i mieć katastrofalne konsekwencje dla tysięcy Polaków, którzy posiadają zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego. Mam nadzieję jednak, że się mylę i ten czarny scenariusz się spełni. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się poziomom stóp procentowych i inflacji w naszym kraju. Poznaliście aktualną sytuację, jak również wybiegliśmy nieco do przodu i nakreśliliśmy potencjalne scenariusze na następne miesiące. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, podeślijcie ten materiał swoim znajomym, jak również pozostawcie komentarz taktyczny dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.